tym momencie stawiamy najlepszą jednostkę w gierce i to będzie... Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Dzisiaj lecimy oczywiście na modyfikację Random Tower, czyli modyfikację, którą lubicie chyba najbardziej ze wszystkich tutaj możliwych, więc szybciutko przejdźmy w takim razie do naszej tutaj całej zabawy. Na tej mapce jeszcze nie graliśmy ani razu, więc tym bardziej zobaczymy, jak ona będzie wyglądała tym razem. Szczelimy sobie darmową jednostkę? No nie, no oczywiście, że nie. Pierwsze szybkie losowanie, które nam ustawi całą gierkę, która będzie miała sens, albo też i nie. Uwaga, trzymamy kciuki, losujemy szybciutko. Dart małpka. No tego się akurat nie spodziewałem, ale może kolejne wybory będą troszeczkę bardziej dla nas korzystne. No dobra, bardzo, bardzo ciężko jest. No darcik nam tutaj wszystko zjadł. No, to jest żart. Ej, Wojtku, ja ostatnio mówiłem, że to jest ustawione, że coś tutaj jest skombinowane, ale wylosowanie dwóch dart małpek w tym samym czasie... To nie jest możliwe zdecydowanie. Specjalnie spowolnij gierkę. Zobaczymy teraz, jak wyjdzie kolejna dart małpka, że wszystko jest tutaj ustawione. Uwaga. No dobrze, no dobra, mamy coś innego. Ale to nam nie zmienia wcale naszej gry. Na tej kładce postawimy sobie Benjamina, żeby oczywiście on nam nie przeszkadzał, nie zajmował nam tutaj miejsca, slotów. Dobrze. Nasz Benjamin tutaj już na krze lodu sobie będzie spokojnie tutaj nam pływał, a my postarajmy się coś wylosować zamiast mocnego, więc spróbujmy w takim razie kolejny nasz los w tym miejscu. No dobra, powiem wam, że paradoksalnie to nawet nie jest aż taki zły wybór. Stawiamy go w tym miejscu specjalnie, żeby faktycznie cały nasz damage z Mortara był jak najlepiej wykorzystywany, a tu będzie chyba najlepsze jego miejsce pod wykorzystanie, bo tutaj faktycznie może on uderzyć więcej niż jeden balonik jednocześnie. Szybciutkie losowanie pierwszego tieru. I wy mi powiecie, że to nie jest ustawione. To ma być żart. To ma być żart po prostu. Takie mam wrażenie. Kolejne losowanie. Co będzie teraz? Dobra, no to już może być. To już może być. Przynajmniej będziemy wreszcie móc bić jakąkolwiek lidy, kamo. Ale tutaj nie zmienia faktu, że nie mamy obrony. Nie mamy żadnej obrony. Dartling Gun. No to już też jest troszeczkę lepsze, prawda? To już nam daje jakiekolwiek tam możliwości obronne. Więc robimy zrzut. Nie mamy wyjścia za bardzo. I losujemy trzeci tier. No dobrze. Nie jest to może coś ekstra mocnego. Dobra, drugi tier. Tutaj? No dobra, okej. Wylosowanie dart. Tak shootera w takim miejscu. No dobra, ma to jakiś tam sens. Jak widzicie, przynajmniej jest w stanie klepać całą ścieżkę, ale musi kogoś widzieć w tym miejscu, bo inaczej nie jest w stanie nic on zdziałać. No ale to nie jest to. Dalej. Druid 011. No też jednostka taka... No nie, to nie jest to. To nie jest to. My potrzebujemy wreszcie coś bijącego. Samolot. No samolot już troszeczkę daje nam jakiś tam szans przynajmniej. Na wygraną. Powiedzmy, że rzucimy go w ten sposób. 1-0-1, czyli szybsze strzelanie oraz większa przebijalność, czyli większy ma pierce. To spoko, to jest fajne, bo to jest akurat bardzo fajna jednostka, ale nie widzi kamo. Ciągle nie widzi kamo, więc bijący kamo mam tylko dart małpkę. Mam tylko ninja. Tylko ninja bije darty. Tylko ninja bije darty. Ninja bije darty. Proszę wreszcie coś innego, coś faktycznie, co mi pomoże w tej grze. Naprawdę potrzebuję bardzo już damage'a. O, to jest dosyć ciekawe, ale no ma ten minus, że nie widzi kamo ciągle. Dobra, ale nie, musimy sobie to poradzić, nie moja wina, że po prostu takie mamy szczęście dzisiaj coś, że wszystko co losuję jest bezużyteczne. Potrzebujemy coś, co ściągnie nam kamo. Nie zdążyłem. Dobra, muszę się wykupić. Dobra, spróbujmy wylosować coś z trzeciego tieru. Jak się nie uda, to wtedy już faktycznie musimy... Dobra, musimy dać widzenie kamo. No musimy, po prostu nie ma wyjścia. Dajemy widzenie kamo w takim razie. Ja wiem, że pierwszy mułap mnie po prostu zniszczy. Pierwszy mułap mnie rozwali. Kolejne, proszę.
Ja nie wiem, naprawdę ja już nie wiem, co mam robić. Powiem szczerze, że jestem załamany. I jestem załamany tym, co ja losuję. Naprawdę, ja już nie wiem, co tutaj się wyprawia. Ja potrzebuję coś bijącego. No, to też nie jest to. To też nie jest to. Ja potrzebuję coś, co faktycznie ma jakiś damage. Co jest w stanie to klepnąć. Co jest w stanie wygrać mi tą gierkę. No to nie jest w stanie. Trzeci tier, proszę. Proszę coś mocnego. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Trzeci tier, poproszę coś mocnego. Coś bardzo mocnego. No, chodzi tutaj, wiecie, żeby faktycznie móc sobie jakoś tu poradzić z tym wszystkim. No patrzcie, trzy bumerangi pod rząd w tym samym miejscu. No ja rozumiem, że ja mam szczęście do losowania. Ja naprawdę rozumiem, że mam wielkie szczęście do losowania. No ale no to jest troszeczkę chyba coś nie halo. Chyba też tak uważacie. Czwarty tier, proszę, żebyś ty był tym, co nam wygra tą gierkę. Proszę, daj mi coś takiego, co wygra, co wygra. Teraz proszę, wszyscy do jednej osoby, kciuki w górę. Zostawcie komentarz motywujący tą skrzynkę, żeby ona faktycznie była najlepsza na świecie. Pobijmy ten 1000 łapek pod tym filmikiem. W tym momencie dopiero o tym mówię, no ale okej, rozumiecie, o co chodzi. I uwaga, losuję, żeby to było to, co wygrywa tą gierkę. Uwaga. Mamy to. Wszystko dzięki wam oczywiście, gdyby nie wasze wsparcie w tym momencie by się nic nie udało, więc jest, super. Dobra, to więc w takim razie możemy już wreszcie troszeczkę odsapnąć. Bardzo fajnie, że widzi kamopancerz, to jest mega, mega dobre. Nie jest w stanie oczywiście bić DDT, no ale ja nie spodziewam się, że wygram z DDT, no nie ukrywajmy. Fajnie też, że jest w zasięgu tej wioski, więc dostaje tylko bonusa do pieniążku, więc bardzo fajnie, bo da nam szansę na losowanie. Dobra, może gra nie jest jeszcze stracona, więc spróbujmy kolejny czwarty tier. No to co, trzymamy kciuki wszyscy, co? Wszyscy teraz trzymają kciuki bardzo mocno i uwaga, losujemy na 3, 2, 1... No nie jest źle wam powiem. Powiem wam, że naprawdę nie jest źle. No taka jednostka też jest już naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Dosyć fajnie sobie ona to będzie oczywiście radziła z tym wszystkim. Więc jak najbardziej jest to super. Coraz więcej mamy tu jakby okazji, żeby faktycznie ta gierka była wygrana. Żeby ona jeszcze dała się tutaj wygrać. Więc zobaczymy. Zaraz już się przeniesiemy sobie jeszcze tutaj maga na dolną ścieżkę, więc już będzie w ogóle super. No, jest zabawnie. Jest zabawnie, że nie możemy tutaj nic zrobić. Dobra, może teraz zbierajmy już na piąty tier, bo mając tego już heli, czuję się już troszeczkę pewniej. Czuję się, że faktycznie ta gierka jest do wygrania, że możemy coś tutaj więcej zdziałać. Więc oby tak faktycznie było. Faktycznie było i że no to jest faktycznie do wygrania już gierka. Przeniesiemy teraz ciebie na sam dół. Potrzebujemy nazbierać jeszcze 8000. 8000 jeszcze potrzebujemy, to jest dosyć dużo. I już będziemy mieli naszą tutaj kolejną jednostkę na piątym tierze. Przed 80 rundą bardzo dobry wynik. Przeważnie mieliśmy chyba po 80 rundzie tą jednostkę. Jojku, proszę, nie. Wait. Nie, to nie miało być tak. To się nie miało tak skończyć. Nie, to nie o to chodziło. Dobra, próbujmy, wykupujmy się oczywiście. Postawmy piąty tier. No teraz, mając oczywiście piąty tier do dyspozycji, wygramy to na pewno, więc teraz trzymamy kciuki. Wszyscy co do jednej osoby. Zostaw łapkę, wiem, że ta łapka jeszcze jest do zostawienia. Zostaw jak chcesz jeszcze subskrypcję i koniecznie w dzwonku zaznacz wszystkie powiadomienia. To jest bardzo ważne, bo YouTube inaczej ci nie pokaże filmu. No nie wiem, bo skaman, no ale tak jest. Dobra, w takim razie lecimy. Uwaga, stagam. Uwaga, w tym momencie stawiamy najlepszą jednostkę w gierce i to będzie... Dobrze, to czekajcie, na czym ja skończyłem? Na tym, żebyśmy grali dalej, prawda? Tak, to grajmy dalej. Grajmy dalej, no nie skupiajmy się na tym, to nieważne co wylosowałem, przecież czy musiałem wylosować piąty tier, no piąty tier chyba nie jest mi potrzebny. Ja naprawdę nie wiem co się dzieje, nie mam pojęcia. Zostajemy dobre jednostki, a tutaj nagle wyskakuje nam jednostka z absolutnym zero. No ja wiem, że ona nie jest zła, ona nie jest tragiczna może, no ale ona nie daje mi nic z tego co ja chcę. Jest w stanie stunować moaby, no ale to nam nie daje szansy na wygraną. To nie jest jednostka wygrywająca jeszcze. Okej, dobra. Co nam wyszło?
Operacja Dark Sword. Bardzo fajny, bardzo fajny. Daje nam to oczywiście duże możliwości w przypadku bicia sterowców. Bo to jest dobre na sterowce, wbije kamo, więc bardzo, bardzo fajnie. Stawiamy w takim razie masę czwartych tierów. No dobra, Glugganer ten. No jest fajnie, bo stunuje Moaby. No dobra, tutaj nic nie zdziałam. Nic tutaj oczywiście nie zdziałam, więc kolejny czwarty tier wchodzi do zabawy. I teraz będzie uwaga, gdzie ja ciebie w ogóle mogę stawić? Gdzieś tu chyba jest miejsce, takie mam wrażenie, że gdzieś tutaj jest miejsce na postawienie. Jest tutaj, widzicie, jest miejsce. Mogę stawić na wodzie? Nie mogę. Ale nie, mogę stawiać na tych. Wokół tego. Co się stało? Co się stało? O co kaman? Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tylko miałem Co się stało? Co? Ice Monkey, Ice Monkey 204. No dobra, to już jest do końcówka naszej całej zabawy, ale tym bardziej losujemy. Ja wiem, że końcówki są dla was najciekawsze, bo tutaj może się najwięcej wydarzyć. Może się pokazać po prostu taki wielki ząg z mojej strony, że po prostu to przegram nagle. Pierwsze DDT, 90. runda. I to nam wyjaśni, czy możemy grać dalej, czy też to już jest koniec. To już jest finish naszej całej zabawy. I... no dobra, niby przetrwaliśmy. Niby daliśmy radę, do tego miejsca nam doszły te DDT. No ale to nam mówi tylko jedno, że no nie mamy szans na dłuższą metę. Nie mamy szans na dłuższą metę. No to wylosowanie tego bomb shootera 4-0-0 nam nic całkowicie to jakby nie uratowało. No to jest dosyć ciekawe, muszę powiedzieć. Tylko że to bym musiał ustawić w ten sposób, żeby właśnie to się tworzyło w jakimś takim miejscu, wiecie, w miarę sensownym. Czyli jeszcze troszeczkę wyżej. Okej, okay, tutaj będzie w porządku. Tu mamy jeden punkt, tu mamy po dwa punkty. To będzie taka nasza asekuracja do całkowicie, żeby to jakieś tam jeszcze wygrać. Ty bijesz kamo, a ty drugi jesteś w tym miejscu gdzieś. Tutaj jesteś. Też bijesz kamo. Dobra, czyli oboje biją kamo. Więc to daje nam jakieś tam przynajmniej szanse na wygraną tego. Więc dopiero 95. runda będzie dla nas taką no, dosyć niebezpieczną. Że zawsze się możemy wtedy już przegrać. Dobra, sprzedałem coś. Sprzedałem? Heli sprzedałem. Dobra, ale spróbujmy przynajmniej. Postawmy piąty tier. Jeszcze jeden piąty tier w tym miejscu. Więc dobra, w tym momencie. To już jest ostatnia nasza szansa na wygraną. Piąty tier. Czy to nam wygra całą gierkę? Czy to wygra nam całą gierkę? Uwaga, patrzymy się i to będzie... No dobrze, dobrze, dobrze. Maelstrom, spoko, bardzo fajny. Ma jeden minus, nie bije. Spowolnimy, wciągnijmy jednego. Dajmy celowanie może. Nie, to nie ma szans, to nie ma szans. No dobra. No nic, wydarzyło się, nie możemy tego już wygrać, nie mamy takiej wołowej możliwości. Dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu, moi kochani wspierający w tym miejscu. Dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co robię. Wielkie dzięki oczywiście dla was wszystkich. Wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcji, o dzwoneczku, to jest bardzo, bardzo ważne. I do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, hej, pa!